Dzień dobry, witam Was dzieci. Dziś w ostatni dzień miesiąca, marca. Bohaterkami naszych dzisiejszych zajęć będą spółgłoski, ale takie wyjątkowe. Powiem Wam, że poznaliśmy do tej pory cztery takie spółgłoski. I są to si, zi, ci i ni. Zapewne zauważacie, że mają one jedną wspólną cechę, a mianowicie kreseczkę u góry nad literą. Wymawia się te głoski bardzo delikatnie, tak mięciutko, dlatego one nazywają się spółgłoski miękkie. Wszystkie te spółgłoski mają swoje odpowiedniki, które też wypowiadamy miękko, ale nieco dłużej. I zamiast kreseczki mają obok siebie samogłoskę I. Proszę, wymówmy najpierw spółgłoski zmiękczone kreseczką. Ś, ż, ć, NI. A teraz wymówmy spółgłoski zmiękczone literką i. Si, zi, ci, ni. Słyszycie różnice? Niektóre wyrazy w języku polskim piszemy z tymi spółgłoskami, a niektóre z tymi. Spróbujmy teraz. Przeczytać, a następnie zapiszecie w zeszycie parę wyrazów z tymi spółgłoskami, z, z tymi literkami. Proszę, przeczytajmy najpierw. Ślady, Kasia, koźle, ziele, ćma, ciasto, koń, konie. Zatrzymaj teraz film i zapisz... Te wyrazy w zeszycie, w dwóch kolumnach, tak jak ja to zapisałam. Piszcie starannie, a ja tu poczekam na Was. Już wszyscy są? Pamiętacie, że wczoraj obiecałam, iż wrócimy do tekstu o Cezarym. Czy wszystkie dzieci nauczyły się czytać? Ja myślę, że wszystkie, bo wierzę w Was. To wiecie co? Zadam teraz trzy pytania i sprawdzę, czy znacie treść tego tekstu. Spróbujcie odpowiedzieć, i pamiętajcie, odpowiadamy całym zdaniem. Jaka była pogoda, gdy Cezary układał puzzle? Odpowiadaj. Cezary układał puzzle, gdy za oknem świeciło słońce i było dość zimno. Proszę, drugie pytanie. Jaki obrazek powstał z puzli? Odpowiedz. Z puzli powstał wielki słoń. I ostatnie, trzecie pytanie. Jaką część ciała słonia ułożył Cezary na końcu? Odpowiedz. Na końcu Cezary ułożył trąbę słonia. Świetnie, widzę, że umiecie odpowiadać całym zdaniem. To w nagrodę mam dla Was zagadkę. Posłuchajcie. Powrócił do nas z dalekiej strony. Ma długie nogi i dziób czerwony. Co to takiego może być? Wiem, wiem. Pewnie wiecie, że nie chodzi tu o żaby, a o Bociana. Moi drodzy, przeczytam Wam teraz kilka informacji o Bocianie. Bardzo proszę yy, skupić się. Wysłuchać i zapamiętać jak najwięcej informacji. Bociany to ptaki, które szczególnie upodobały sobie Polskę mają bardzo charakterystyczny wygląd długi czerwony dziób i czerwone nogi oraz białe skrzydła, zakończone czarnymi piórami. Swoje charakterystyczne, duże, koliste gniazda bociany umieszczają na wysokich supach, czasem na dachu lub kominie domu. Dla wielu ludzi bociany są symbolem szczęścia. Kiedyś nawet wierzono, że bocianie gniazdo chroni dom przed uderzeniem pioruna. A teraz ciekawostka. W polskim języku bocian ma wiele nazw. Posłuchajcie niektórych z nich: busko, pocian, klabocian, iwanko, wosio, grzekotka, klek. Prawda, że śmieszne te nazwy? A czego można nauczyć się od bociana? Ten długonogi ptak może dać nam lekcję geografii. W czasie swoich licznych podróży nigdy się nie gubi i potrafi powrócić do starego gniazda, bociani dziób jest znakomitym narzędziem do chwytania małych zwierząt, którymi ptak się żywi. Dzięki niemu, bez nadmiernego wysiłku, bociek może zdobyć pożywienie. To tyle. Mam nadzieję, że te wiadomości zapamiętaliście, bo przydadzą się jeszcze dziś samodzielnej pracy, którą potem będziecie wykonywać. A teraz wróćmy jeszcze do zeszytu do języka polskiego i zapiszemy w zeszycie takie cztery zdania. Zwróćcie uwagę, że w każdym zdaniu brakuje jednego wyrazu na końcu. Jaki to wyraz? Podpowiedzą nam ilustracje. Proszę ułożyć takie zdania, aby były sensowne. I nie zapomnijcie o kropce na końcu zdania. Znów zatrzymaj film, a ja tu czekam na ciebie. Piszcie starannie. Moi drodzy. Dziś proponuję Wam wykonanie pracy plastycznej pod tytułem Bocian w gnieździe. W tej pracy możecie wykorzystać materiały przyrodnicze, np. gałązki krzewów, drzew, piórka, yy, słomę, a bociana możecie zrobić z plasteliny bądź np. z płatków kosmetycznych, yy, takich jak zapewne posiada każda mama. Liczę na waszą pomysłowość. Poproście potem rodzica o zrobienie zdjęcia i przyślijcie pracę na moją skrzynkę pocztową. Macie czas do końca tygodnia. Nie zapomnijcie, bo bardzo chcę zobaczyć tę pracę. I wiecie co? Yy, aby jeszcze bardziej ułatwić Wam zadanie. Zachęcam i proszę, obejrzyjcie film o Bocianie. Link do tego filmu macie tutaj na ekranie, a jeszcze dodatkowe wyślę wiadomości do Waszych rodziców. Na pewno obejrzenie tego filmu ułatwi Wam pracę. No, to tyle na dziś. Życzę miłej pracy i do jutra.